Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Kibler. Jestem specjalistą anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny paliatywnej, profesorem medycyny pracującym we Wrocławiu i zajmującym się koordynacją leczenia bólu i opieki paliatywnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Po raz trzeci w tym roku będziemy organizować konferencję o zintegrowanym leczeniu bólu. Robimy to, ponieważ ten problem jest niezwykle istotny dla współczesnej medycyny. Odbędzie się on we Wrocławiu po raz trzeci i obserwujemy coraz większe zainteresowanie uczestników, coraz większą potrzebę kontaktu z nami i to wszystkich specjalności medycznych, bo tak praktycznie ból dotyczy wszystkich specjalności, ból dotyczy nas wszystkich. O czym będziemy mówili w tym roku? Będziemy mówili szczególnie o tym, że niezwykle istotne jest leczenie bólu w sposób zintegrowany. Zresztą taki tytuł nosi nasza konferencja. Zintegrowane leczenie bólu. Zintegrowane, co to znaczy? Że ból trudno wyleczyć tylko w jeden sposób. Nie da się wyleczyć przewlekłego bólu tak, jak można usunąć dolegliwość ostrą, na przykład usunięcie zepsutego zęba, który boli. To tak można, ale jeśli boli głowa, czy boli kręgosłup, czy boli ramię, to tego nie można załatwić tak prosto. Oczywiście można próbować to leczyć zabiegowo, ale w większości leczy się to w sposób zachowawczy, to znaczy podaje się różne leki. Ostatnio niezwykle dużą rolę przywiązuje się także działaniom, które są jakby pozafarmakologiczne. To nie leki, ale fizjoterapia, psychoterapia. Takie podejścia dają szansę, żeby pacjentów z tego przewlekłego bólu wyprowadzić. I o tym będzie mowa. Jak możemy pomóc pacjentowi przez odpowiednio dobraną, specyficznie dobraną fizjoterapię? Jak można mu pomóc, tłumacząc mu, skąd wziął się jego ból, jakie ma podłoże także w jego umyśle. O tym będzie mówił nasza psycholożka. To są takie aspekty, które ogromnie są znaczące w czasie, kiedy pacjenci powszechnie nadużywają leki. Problem nadużywania leków, problem zagrożenia tymi lekami, różnymi grupami leków. Z powodu nadużywania leków, które możemy sobie kupić bez recepty, w Stanach Zjednoczonych obliczono, że umiera więcej ludzi niż z powodu wypadków drogowych. To jest takie wyzwanie, które nas dotyczy w bardzo wielu względach. Stąd zaprosimy czołowych specjalistów z naszego kraju, przedstawiających głównie Polskie Towarzystwo Badania Bólu, które jest opiekunem naszego spotkania, jakby sponsorem. Stąd ci wszyscy ludzie z zarządu tego towarzystwa odwiedzą nas, tu się spotkają. Będziemy o tym więc mówili w gronie takim jak gdyby najlepszym. Ale żeby było jeszcze lepiej niż najlepiej, to zaprosiliśmy taką gwiazdę z Europy, pana profesora Bart Morion z Leuven, z Belgii, który był przez jakiś czas prezesem Europejskiego Towarzystwa Badania Bólu. On nam ma opowiedzieć o takim fascynującym zjawisku, jakim jest wpływ właściwego żywienia na dolegliwości bólowe przewlekłe. Czy żywienie też jest jak gdyby jeszcze jednym wymiarem, który możemy regulować, żeby poprawić stan pacjenta. I oprócz tego mamy jeszcze jeden taki międzynarodowy wymiar naszych spotkań. To już od 3 lat zapraszamy kolegów, którzy wykształcili się we Wrocławiu. To są nasi absolwenci naszego Uniwersytetu Medycznego, ale pracują już od lat w Niemczech. I z nimi się spotykamy razem, żeby przedyskutować, jak w Niemczech leczą pacjentów z bólem przewlekłym. Mówiliśmy, jak się są zorganizowani 2 lata temu, rok temu mówiliśmy o tym, jak używają leków opioidowych, bo to są takie leki, które są niezwykle skuteczne, ale też i niezwykle groźne. Jak to jest w Niemczech, jak to jest u nas, a w tym roku będziemy mówili, jak stosują tak zwane koanalgetyki, czyli leki dodatkowe,
dodatkowe, które oprócz leków przeciwbólowych podajemy jeszcze więcej, żeby wzmocnić działanie przeciwbólowe. Jak to jest w Niemczech, jak to jest u nas? To jest taka dyskusja okrągłego stołu, bardzo, bardzo wydaje się atrakcyjna. Będziemy też prosić o przedstawienie przypadków z poradni leczenia bólu, o omówienie takich trudnych przypadków z bólem przewlekłym, jak przebiegało ich leczenie. To jest bardzo dla odbiorców bardzo atrakcyjne. Dla odbiorców bardzo też liczymy na lekarzy pierwszego kontaktu, żeby było ich jak najwięcej, dlatego że oni spotykają się jako pierwsi z tymi dolegliwościami bólowymi. Kiedy kierować do poradni leczenia bólu, których jest tak niewiele w Polsce? Jakich pacjentów, w jakich przypadkach? I to będziemy przedstawiać pacjentów z naszej poradni bólu szpitalu, ale także i inne przypadki z zewnątrz, tak żebyśmy mogli omówić strategię postępowania w tym niezwykle trudnym zadaniu, jakim jest leczenie tej bólu choroby, czyli bólu przewlekłego.